Sprinterzy.com, jest z nami Klaudia Adamek, nowa rekordzistka Polski, juniorek biegu na 60 metrów z nowym rekordem życiowym 7:46. Opowiedz nam o przebiegu tego wczorajszego finału, powiedz nam o jakichś elementach technicznych, co zagrało, co nie zagrało, czy są jakieś niedociągnięcia. Uważam, że wszystko zagrało, start był, uważam, bardzo dobry jak na mnie, bo inne starty zawsze były gorsze. Wszystko zagrało i cały bieg przebiegł po mojej myśli. Jest poniżej 7:50, więc jestem bardzo zadowolona. Czyli cel na ten sezon w pełni zrealizowany, a powiedz nam, to jest ostatni start w sezonie? Nie jest ostatni start. W czwartek będę startować na Orlen Cup. Więc no, miejmy nadzieję, że jeszcze coś tam poprawię, moją życiówkę, może będzie lepiej. Powiedz nam, cel na ten sezon to na pewno Mistrzostwa Europy we Włoszech. No i tam będziesz się już przygotowywać do biegu na 100 metrów. Jak wygląda specyfika treningów, jeżeli chodzi o 60-100? Co bardziej lubisz? Z czym wiążesz większe nadzieje, jeżeli chodzi o przyszłość? Wolę bardziej 100 metrów, bo jest to dłuższy dystans niż 60, więc no 100 i również 200, bo 200 też jest dla mnie tak jakby z takim dystansem koronnym i też bardzo lubię na nim biegać. 60 to taki przystanek na hali, spokojnie, tylko 60, więc... Dobrze, powiedz nam jeszcze coś o swoich treningach. To jest zawsze taka ciekawostka, nie tylko dla nas, może co dla fanów. Jak to wygląda? Na czym się skupiasz? Skupiasz się w tym okresie teraz, 60 metrów? Czy to jest bardziej budowanie siły, wytrzymałości, czasu reakcji? Bardziej się teraz skupiamy, jak jest hala, na właśnie startach z bloku, na 40-tkach, 30-tkach. Więc no nie robimy tej wytrzymałości przed halą. Najbardziej właśnie i start z bloków, i te 30, 40, no i siłownia. Czyli to jest, jeżeli chodzi o cykl przygotowań do sezonu halowego, wygląda on tak przyjemniej niż do sezonu letniego? Tak, przyjemniej, bo tutaj no nie biegam 200 metrów, a do 200 metrów jest to większe przygotowanie, bo biegamy 150, 200, również też 500, 300, więc no to jest ciężkie dla mnie. Nie ukrywam, więc sezon halowy jest takim przerywnikiem. A jeżeli chodzi o dystans 200 metrów, jak do niego podchodzisz, jeżeli chodzi o psychicznie? No 60-100 metrów szybko mija, a 200 to już trzeba się zaprogramować, że albo od początku do mety biegniemy na 100%. Jak to u Ciebie wygląda? U mnie wygląda tak, że biegam na 100% od samego początku. Na początku, przed startem, zawsze się stresuję, bo to jednak długi dystans, ale no... Nie aż tak bardzo jak na 100, bo wiadomo, 200 to tam polecę, będzie dobrze, jak nie, to nie, no trudno. Ale podchodzisz tak do tego, że tu jest zero oszczędzania, że po prostu ruszasz z bloków tak jak na 60, czy po prostu rozkładasz siły? Nie, ruszam od samego początku mocno, więc no, ja tak mówię, jak wytrzymam, to wytrzymam, jak nie wytrzymam, no to trudno. Dobra. Jeszcze może na koniec pytanie o właśnie o ten stres. Jak sobie z tym radzisz, jak go rozładowujesz, jakieś techniki relaksacji, może nie wiem, coś powiedz. No słucham muzyki. Mam jedną taką swoją ulubioną piosenkę i ona mnie odstresowuje, ale też dzwonię do mamy i mama mówi: dajesz, Klaudia, nie przejmuj się. Biegaj swoje, masz swój tor, więc do przodu, i tak się odstresowuje. Mama zawsze coś tam powie fajnego i mówię, okej. Okay. Czyli jest wsparcie mamy, a powiedz nam, jaki to jest utwór, ten muzyczny. Bądźmy dziećmi, tytuł. Bądźmy dziećmi, a wykonawca? Zeus. Dobra, chętnie przesłuchamy, bo szczerze mówiąc nie słyszałem. Dobrze, Klaudia, czyli kibicujemy Ci w Łodzi, żebyś jeszcze poprawiła ten rekord. Być może nawet gra bariera 6:40. No słuchaj, wierzymy, także dzięki za wywiad i powodzenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.